Cześć! Zapraszam Was na kolejny unboxing. Mamy tym razem tylko dwie paczki. Jedna paczka od Kultury Gniewu, druga paczka od Gildii. No i jeszcze kupiłem sobie dzisiaj piąty zeszyt Fortnite Marvel, Wojna Zerowa. No i dobra, zobaczmy co tutaj się znajduje. Dobrze, na pierwszy rzut idzie Kultura Gniewu. Dobrze, jest trochę tych komiksów, więc będę wyjmować pojedynczo. Pierwszym komiksem jest Jeż Jerzy, dzieła zebrane. Jest to czwarty tom. Ściągnę z folii i przyjrzymy się. Mam trzy pozostałe. Ja oczywiście też omawiałem w swoim czasie. Również i przeprowadziłem wywiad z jednym z twórców. Więc pięknie to się prezentuje. Spójrzmy. Dobra, tworzy nam się konkretnie już panorama. Dobra, wracamy i zobaczmy teraz, jak wygląda środek. Postać Jerzego Jerza, pamiętam, to był też polski fenomen. On pojawiał się praktycznie wszędzie, na ulicach, w reklamach. Więc tak, to kontrowersyjna postać, ale zabawna, kultowa w kręgach przede wszystkim młodzieżowych. Więc czwarty tom, z tego co wiem, opiera się na filmie, albo odwrotnie, albo film opiera się na tym komiksie, ale coś mi się wydaje bardziej, że odwrotnie, że na filmie, na kanwie filmu powstał ten komiks. No i dobra, mamy sporo stron, wiem, że tutaj jest sporo galerii, tak, nawet już teraz widzę mnóstwo galerii i chyba nawet zaraz sprawdzę. Słuchajcie, tak, jakoś tak rozmyte to jest za bardzo, ciężko mi znaleźć, ale mnóstwo jest galerii. Więc dobra, zobaczmy jeszcze opis. Tom czwarty zbiorczego wydania Jerza Jerzego to zupełnie nowa wersja albumu na urwanym filmie, wydanego z okazji premiery animowanej adaptacji komiksu w 2011 roku. Zaglądamy za kulisy filmu, do szuflad i na dyski twarde jego twórców. No właśnie, i bardzo dużo tu jest dodatków. I tak się prezentuje czwarty tom Jerzego Jerza. Och, dobra, męska skóra. Na to czekałem. Rozfoliuję. Powiem wam dlaczego. Dlaczego czekałem na ten komiks? Z uwagi na autora. Za męską skórę odpowiada Hubert. Hubert odpowiada też za komiks Piękna. Piękna jest rewelacyjnym komiksem. Jest to przepiękna, współcześniona baśń, czy może po prostu współczesna baśń. I jak dowiedziałem się, że jeszcze Kultura Gniewu wyda męską skórę, wiedziałem, że to będzie też bardzo, bardzo dobre. I to już nawet widać po samej okładce, co tutaj się będzie dziać. Naprawdę serdecznie Wam polecam Piękną. U mnie też możecie obejrzeć recenzję. I niewątpliwie już słyszę o tym, że męska skóra jest równie mocnym, równie interesującym komiksem. Zobaczmy go. Kobiety z naszej rodziny mają pewną tajemnicę. Jesteśmy w posiadaniu męskiej skóry. Nazywamy ją Lorenzo. Jak już będziesz miał tę skórę na sobie, nikt się nie domyśli, że nie jesteś chłopcem. W ten sposób będziesz mogła podróżować incognito po świecie mężczyzn. Bardzo ciekawy pomysł na fabułę i jestem ciekaw, jak będzie mi się to czytać. No już nawet widać, że nie ma tutaj tematów tabu, nie ma tutaj cenzury. I o to też chodzi, i to nie jest komiks dla dzieci. Fantastycznie. O, i co, słuchajcie, co mi się też podoba. Piękna była w takiej czerni, bieli i z jednym dodatkowym kolorem. Tutaj z kolei cały komiks jest kolorowy i to również bardzo mi się podoba. Podoba mi się komiks kolorowy, tak? Tutaj ewidentnie rzuca się to w oko. Wow. No słuchajcie, fenomenalna historia. Bardzo ciekawe. Ciekawy pomysł. Myślę, że ja wierzę w to, że ta historia mi się bardzo spodoba. I powiem wam też, że już sam koncept
on powoduje, że śmiało można ten komiks adaptować, przenieść na ekran, żeby stworzyć z tego jakiś film. Bardzo ciekawy. No, dużo tu się będzie działo. Już tak niektóre kadry mi się pojawiły, jakieś migawki. Jestem zaciekawiony tym komiksem 129,90. Proszę bardzo, polski komiks Łukasz Ryłko Retro. Ściągnę folię. Retro Łukasz Ryłko. Powiem wam, nic o tym komiksie nie wiem. Jedynie to, co widzę i to, co widzę, podoba mi się. Mamy opis, przyjrzyjmy się jemu. Chłopiec mszczący się za śmierć ukochanego kanarka, pisarz chcący sprzedać duszę diabłu za odrobinę talentu, niezwykła kobieta pragnąca przeżyć niezapomnianą noc, detektyw będący na tropie tajemniczych porywaczy. To tylko kilka postaci, których losy przetną się na kartach komiksu Retro. Kultura gniewu po raz kolejny mnie zaskakuje. Łukasz Ryłko. Niesamowicie wygląda ilustracja. Tak, niesamowicie. Autor dziękuję wszystkim czytelnikom za uwagę i poświęcony czas. Powiem wam ekstra. To jest przepiękne. Fenomenalne ilustracje. Wow. Ja jestem na świeżo z tym komiksem. Nic nie widziałem wcześniej. Niesamowite. Popatrzcie na to. No, ja jestem naprawdę tym zachwycony. Nie spodziewałem się, że to będzie aż tak pięknie narysowane. Chłopiec spotyka się ze śmiercią. Trochę mi, nie wiem dlaczego, ale to trochę mi to przypomina też i Pinokia, którego czytałem kilka miesięcy temu. Ale tak, tutaj mamy opowiadania, tak? Mamy wyrok. Polowanie. Czy nie, nie ma żadnych opowiedzi, nie ma żadnej galerii dodatkowej. Przepięknie wygląda. Dla mnie mistrzostwo. Jest graficznie pierwsza klasa. Uwielbiam właśnie taką stylizację, która tym bardziej zachęca do zapoznania się z komiksem. Świetne. No i jeszcze grzbiet retro. Wow, to jest to. I cena nie jest aż taka duża, powiem wam. 70 zł. Szanowni Państwo, i mamy kolejny komiks. Ja nawet muszę podwyższyć kamerę. No i zasłania mi mikrofon. Największy komiks z paczki od Kultury Gniewu. To nawet retro, które jest powiększone, ono jest naprawdę, wydaje się w kamerze, naprawdę małe, a wcale małe nie jest. Więc wow. Tadeusz Baranowski, Bezdomne wampiry o zmroku, Kultura Gniewu. Pana Tadeusza Baranowskiego, jego komiksy ja znam z dzieciństwa, ale wymazałem z pamięci historię, nie wiem o czym one były. Dobrze, rozpakuję to. Świetna oprawa, twarda, przepięknie, fenomenalnie to się prezentuje. Po raz kolejny Kultura Gniewu zachwyca wykonaniem swoich komiksów. No popatrzcie jak to się prezentuje. Coś fenomenalnego. Nie ma z tyłu żadnego opisu, więc nic nie będę nawet czytać. Przewertujmy kilka kartek, zobaczymy co tutaj mamy. Drodzy czytelnicy, trzymacie w rękach antologię wampirzych opowieści Tadeusza Baranowskiego. 15 historii, które ukazywały się w rozmaitych wydawnictwach i różnych krajach w ciągu blisko ćwierć wiecza. 15 niezbyt długich opowiastek nie jest liczbą oszałamiającą i może dlatego Szlurp i Burp, ich dwaj główni bohaterowie, są bodaj najmniej znanymi postaciami stworzonymi przez mistrza polskiego komiksu. Ale też losy krwawych straszydeł były wyjątkowo pokrętne, a ich komiksowa bezdomność świetnie współgra z rzeczywistym brakiem zakorzenienia w polskich i belgijskich periodykach. Chciałem ten kawałeczek przeczytać, żebyśmy wiedzieli, o czym to jest.
Powiem, że naprawdę za bardzo nie kojarzę. Nie kojarzę, o czym są te historie z wampirami, ale ilustracje, te postacie, one są mi znane. I może tak jak we wstępie było napisane, że niezbyt popularne były, bo te historie gdzieś tam się rozpraszały, nie były wcześniej zebrane. Możliwe, że tak było. Jednakże podzielę się też swoim wrażeniem. Mam małe déjà vu, mam taką niewielką podróż w przeszłość, jak byłem dzieckiem. Kiedyś dorwałem, albo dostałem od kogoś, albo wypożyczyłem z biblioteki szkolnej. Tak, no są mi znane te postacie. Świetne. Bardzo sympatyczne. Niby straszne, ale z drugiej strony zabawne. No choćby zobaczcie to. Aj, pycha, czujesz? Czysta hemoglobina. Fantastycznie, zapamiętałeś adres tej staruszki na wypadek, gdybyśmy byli znowu głodni. Jest sporo tego, jest sporo stron. Zobaczmy, czy na końcu... Wow, no oczywiście, na szczęście, tak, na szczęście mamy też i... materiały dodatkowe. Długa historia pechowych wampirów albo poród z przeszkodami. Tutaj jeszcze młodziutki Tadeusz Baranowski, 1986. Tak, mamy trochę... materiałów. No patrzcie, no to... Nie będę teraz wszystkiego pokazywać, ale już wiem, że jest rewelacyjnie. Jest rewelacyjnie. Szanowni Państwo, to jest to. Więc dobra, to są wszystkie komiksy z Kultury Gniewu. Przejdźmy do paczki z Gildii. Dobrze, rozpakowuję. Zamówiłem dwa komiksy, rozfoliuję. Tak jest, zamówiłem dwa Batmany. Batman Stan Przyszłości i Grób Batmana. I gdzieś tam chyba wcześniej powiedziałem, te dwa komiksy ja widziałem w Łodzi na MFC i gdybym wiedział, że tam je spotkam, to ja nawet nie zamawiałbym przez internet, tam na miejscu bym sobie to kupił. Ale dobra, mam, rozfoliuję i przyjrzymy się poszczególnym woluminom. Dobrze, Grób Batmana. Już wiem, że Sebastian z uniwersum DC Comics czytał, poleca, pozdrawiam cię, więc z miłą chęcią też się za to wezmę. Najlepszy detektyw na świecie pogrzebany za życia. O, coś ciekawego. I przyjrzyjmy się poglądowo kilku stronom. To jest Black Label, tak, to jest Black Label, więc... możliwość puszczenia wodzy fantazji tutaj jest dowolna, więc to też mnie zadowala, bo niekoniecznie to musi iść w jakiś run, musi być jakoś kanoniczne. Obejrzyjmy sobie chwilę. I jestem ciekaw, czy powiecie to samo, czy pomyślicie to samo, co ja na temat ilustracji. Jak sądzicie, czy mi się podoba? Odpowiedź jest jedna. Tak, podoba mi się. O, popatrzcie, nawet mi się kojarzy z Benem Affleckiem. No, ale to chyba nie jest Bruce Wayne. Nie wiem, ale pierwsze moje skojarzenie, Ben Affleck. Przyznam się wam, że naprawdę fajne, to mnie zaskakuje. Piękne są okładki. Ładnie to wszystko wygląda. Mroczne, tajemnicze, dziwne postacie. To mnie się naprawdę bardzo podoba i o to chodzi. A jak jeszcze Sebastian zachwala komiks, to cóż, nic tylko czytać. Mamy sporo stron. Niewielka galeria jest, więc nic tylko czytać. I... omówić. Zapraszam kogoś do zrecenzowania ze mną, do rozmowy. Kto jest chętny? Dobrze, i wziąłem sobie Batmana Stan Przyszłości. Rozfoliuję i za chwilę coś o tym powiem. Pamiętam, że Szymon Pietkiewicz był nieco zaskoczony tym, że ja to kupuję, ponieważ mówiłem, że te wcześniejsze metale, one mnie nie interesują, ale pomyślałem, a wezmę się za coś innego, coś nowego, współczesnego. Więc tak, Stan Przyszłości, z tego co się dowiedziałem, i to dzięki tobie, Szymonie, że będą trzy części, tak, mamy Batman, zaraz będzie Superman i później będzie, podejrzewam, Wonder Woman, chyba, i one opowiadają o czymś nowym. Zobaczmy. Opis.
Bohaterowie ocalili multiversum przed zagładą. Ich zwycięstwo wstrząsnęło czasoprzestrzenią. Pojawiły się nowe możliwości. Świat DC po wydarzeniach opisanych w Batman Death Metal otrzymał nowe życie. Tak może wyglądać jego przyszłość. Tak, więc to nie jest nic obowiązującego, to nie jest nic kanonicznego, ale jakaś alternatywna propozycja historii po metalach. Nie wiem, czego mam się spodziewać. Hasło multiversum mnie troszeczkę mierzi. A dobra, to nie Wonder Woman, a będzie Liga Sprawiedliwości. I to w listopadzie. Teraz mamy październik, więc pojawia się Superman. A za miesiąc Liga Sprawiedliwości. Okej, jestem ciekaw, czy się odnajdę w tym. Ale jest to Batman, więc chciałem zerknąć, zobaczyć, jak będzie się prezentować. Ilustracje są fajne, są ładne. No widać, że no jest to coś współczesnego. Jakieś potwory. Zwierzęta zachowujące się jak ludzie. Dobra, nie wiem, czego mam się tutaj konkretnie jeszcze spodziewać. Ale widzę, że jest naprawdę sporo stron. Ładnie wyglądają te ilustracje. No popatrzcie, są naprawdę ładne. W porządku to wszystko wygląda. Więc liczę na to, że to będzie mi się dobrze czytać. Mam nadzieję, że będzie mi się dobrze czytać i że z miłą chęcią sięgnę po Supermana i po Ligę Sprawiedliwości, bo będę chciał zamówić. Już nawet w ostatnim filmie z Szymonem przy zapowiedziach powiedziałem, że na pewno zamawiam Nightfalla nowego i zamawiam Supermana. No dobra, mamy galerię jakąś, bardzo malutka galeria, nie zaglądamy na koniec. Jest grube, no tylko że w miękkiej okładce. Ostatni komiks kupiłem, piąty zeszyt, mam pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, no to czas najwyższy zakończyć już tą przygodę Fortnite'a z Marvelem, z Wojną Zerową. Adama z Komiksomanii tutaj serdecznie pozdrawiam, ponieważ on już zamieścił też na swoim kanale prezentację tego zeszytu i podzielił się w komentarzu chyba z Sebastianem, że no historia niekoniecznie jest rewelacyjna. Też i anegdotą podzielił się ktoś właśnie z tych moich rozmówców, przepraszam, że już nie pamiętam, ale Tomasz Kołodziejczak w Łodzi stwierdził, że tak, kody do Fortnite'a się sprzedają. No, więc to jest jednoznaczne z tym, że Egmont jest zadowolony ze sprzedaży, ale raczej nie zamierzają wchodzić w zeszytówki. No nie wiem, czy to jest plus, czy minus. Myślę, że minusem jest to, że każdy zeszyt kosztuje 13 zł. 13 razy 5, no to wychodzi naprawdę dosyć dużo, jak na objętość, jak na ilość tych, jak na ilość stron, więc niekoniecznie to się może nam, czytelnikom, opłacać, ale wydawcy myślę, że jak najbardziej. Najnowsze przygody Spidermana, Powrót do korzeni. Tutaj macie te sławetne już kody, które się sprzedają, korzystajcie. I to koniec przygody z zeszytówkami. Więc jeżeli znajdę czas, znajdę chęci, to przeczytam i też dam znać, czy to jest fajne, czy nie fajne. Dobra, zobaczmy wszystkie komiksy. Słuchajcie, ja jestem bardzo mocno zaciekawiony wieloma z nich. Jestem też i zainteresowany waszym zdaniem, co wy macie do powiedzenia na temat poszczególnych tytułów. Czy przeczytacie, czy przeczytaliście, czy w ogóle cokolwiek słyszeliście o nich? Dajcie znać. Z miłą chęcią przeczytam wasze komentarze, również i odpowiem, więc jesteśmy w kontakcie. Jeszcze tylko nadmienię, jest konkurs, tak, do wygrania u mnie na kanale jest Batman One Bad Day Two-Face.
zachęcam do wzięcia udziału. Tutaj na górze się wyświetla link, więc zapraszam do zabawy. Dzięki za obejrzenie materiału, za to, że jesteście i trzymajcie się ciepło. Hejka!